Tak. Tak. Dzień dobry Państwu, pora obiadowa. Mateusz Damiński jest z nami. Ja się nazywam Erika Krajniewska i dzisiaj spotkaliśmy się w porze obiadowej właśnie. Tak, ja mam deficyt kaloryczny, także jest mi zimno. Dlatego pijesz kawę, a nie jesz. Piję kawę. Ale to już po obiedzie, dobrze. Nie, mam dla Ciebie sucharka. Dziękuję. Bo węglowodanki właśnie. Dlaczego masz deficyt kaloryczny? Bo tak. To nie jest odpowiedź na pytanie. Mam deficyt kaloryczny, ponieważ dopiero przedwczoraj zakończyłem swoją przygodę z najciekawszym filmem, jaki robiłem w życiu, z Furiozą. Robiliśmy go, słuchaj, od marca, to znaczy pełnoetapowy projekt. To znaczy głodzili cię tam. Preprodukcja od marca do maja. W tym czasie przygotowywałem się do roli, do postaci. Później od maja do lipca graliśmy zdjęcia. Teoretycznie miały się skończyć w lipcu, ale praktycznie skończyły się we wrześniu, więc ten okres zdjęciowy został przedłużony o kolejne 3 miesiące. No i doszło czas, do tego, kiedy nic nie jadłeś. Nie to, że nic nie jadłem. Jadłem mniej niż powinienem i jadłem mniej niż bym chciał. To, że jadłem mniej niż powinienem, oznaczało, że rzeczywiście chudłem, wyglądałem nienaturalnie i musiałem się z tym męczyć, a to, że jadłem mniej niż bym chciał, powodowało, że byłem strasznie zły. I ten okres się przedłużył o 3 miesiące i teraz posłuchaj, od września, teoretycznie we wrześniu skończyliśmy tę pracę. Okazało się, że nie udało się zrobić jednej sesji zdjęciowej. W którym musiałeś wyglądać tak samo, po tak? Po prostu dobrze, tak. Bardzo dobrze. To mi się wydawało, że to zawsze dobrze wygląda. I tak ustaliliśmy, słuchaj, zarówno z producentem, jak i z dystrybutorami, i z człowiekiem, dzięki któremu ta sesja powstanie w tej, a nie innej gazecie, której nie mogę jeszcze zdradzić, jak to będzie gazeta, że jednak przerzuciliśmy tę sesję na styczeń w ogóle sobie. 6 stycznia na 6 Króli zjechała ekipa z Wrocławia i w święto zrobili sesję, bardzo zresztą interesującą, fajną, bardzo sympatyczną sesję do czasopisma. Całe Boże Narodzenie, Wigilia, święta. Kaloryfer był. Tak, kaloryfer na 3 Króli został zrobiony, ale już nie ma po nim śladu. 2 dni minęły od momentu, kiedy... To co zrobiłeś, że już nie ma po nim śladu? Zacząłem jeść, ale jak tak pić. To będzie? No, nie, no to tak, tak, oczywiście, że tak. Jestem, słuchaj, pod niesamowitym wrażeniem tego, co jest w stanie dokonać, czego jest w stanie dokonać człowiek, jeżeli się zatnie. Z czym był największy problem? Największy problem był z czekoladą i w ogóle z jedzeniem jako takim, ponieważ każdy, kto zwraca uwagę na wagę, wie, że najważniejsze w tym wszystkim no jest dieta przede wszystkim. Najważniejsza jest dieta. Ćwiczenia ją jedynie uzupełniają i nakręcają do tego, żeby być konsekwentnym. No po ćwiczeniach pewnie power pamiętać. Jest jakiś, nie? Też, tak, że się tak, chce tak. Bardziej utrzymać tę dietę. Słuchaj, ja się już tak nie mogę doczekać tego efektu naszego, tej furiozy. Tak chcę, że ten efekt końcowy się oddala w czasie. Mieliśmy mieć premierę w styczniu, ale będziemy mieli premierę w lipcu, pod koniec lipca. To będzie gwarantem tego, że ten film, w który włożyliśmy wszyscy tyle zostanie siły, zrobiony dobrze. Zostanie zrobiony dobrze. I wiesz co, na początku się wściekałem i tak chciałem dążyć do tego, żeby już, ale dzisiaj wszystko jest już. Dzisiaj wszystko jest już. Efekt, coś zaczynasz i ten efekt ma być zaraz. On jest... Przez ten media, przez te media społecznościowe, przez technologię, która nas otacza, my bardzo skróciliśmy ten czas oczekiwania. I właśnie mi coś uświadomiłeś. A ten czas, tak? Tak. A co? Ostatnio muszę na pewne rzeczy czekać. I to mi się nie podoba. I czuję dyskomfort z tym związany. Patrz. Ale to jest fajne, że mogę czekać z drugiej strony. To jest najfajniejsze. Kiedyś się czekało, cały czas się czekało, tak, na wszystko się czekało. Na listy się czekało. Mój tata, jak wyjechał na pół roku do Stanów Zjednoczonych, kiedy miałem 10 lat, czekało się na to, jak wróci. Na prezenty się czekało. Na kontakt od niego. To nie było tak, że można było sobie w każdej chwili wziąć telefon komórkowy do ręki. Na listy też czekałem. Ja też wysyłałem listy i ludzie czekali na te listy ode mnie. Teraz... W
tym oczekiwaniu była magia. I tak naprawdę zgubiliśmy ją i nie potrafimy teraz czekać. A masz rację, że za czekaniem idzie jakość bardzo często. O tym trzeba pamiętać. Tak, takie wysyłanie listów to była jakość rzeczywiście. Mhm. Teraz jak nie odpowiem jakiemuś bałwanowi, który do mnie po prostu pisze co 3 sekundy. Bo przecież się pali zielone światełko, tak, jesteś online. No i jeszcze bierze pod uwagę, że nie bierze pod uwagę, że to jest moje konto takie oficjalne, więc ogólnie takich wiadomości, zapytań, próśb na takim czacie mam dużo, nie będę mówił tutaj o ilościach. I ta niecierpliwość, ta niecierpliwość, to, że ktoś ma do mnie pretensje, że nie jestem tu teraz, że nie jestem do jego dyspozycji. Nie, koniec. Tak. Koniec. I tak się cieszę, że zdałem sobie sprawę, że jeżeli producentowi oraz naszym twórcom naszego filmu potrzeba odrobinę więcej czasu, żeby ten film był jeszcze lepiej spełnił, jeszcze jakby spełnił oczekiwania najpierw ich, a później ma przecież spełnić oczekiwania widzów. Także myślę, że... A tu coś jeszcze się włączy. Analogowa twórczość jest najbardziej wskazana. To jeszcze ufność do innych. Ufność, no tak, nagle się okazuje, że dzięki czasowi, który sobie poświęcamy, odzyskujemy to, co przez ten pęd zostało zatracone, zasłonięte, zabrudzone. Kurczę, żebym ja miał tyle mądrości w sobie, jak stąd wyjdę. A już wiem, że zaraz muszę lecieć, że zaraz wsiadam w samochód, muszę się przenieść na drugi koniec miasta. Mam dwa wejdzie spotkania. Pośpiech momentalnie. Pod koniec, w połowie tego dnia spotkam się z rodzicami, dla których kiedyś, kurczę, było więcej czasu. Dla tego wszystkiego, żeby się spotykać, było więcej czasu. Tak się cieszę, kiedy mogę znaleźć takie momenty, kiedy mogę spotkać się z tymi ważnymi ludźmi dla mnie. A czy zacząłeś zwracać uwagę na to, że rzeczywiście brakuje takich momentów spotkań z rodziną, z przyjaciółmi, wtedy, kiedy pojawił się Franek? Wiesz co? Nie. Franek generuje czas sam w sobie, żeby było śmiesznie. Franek nie ogranicza naszego czasu i nie zabiera go nam, tylko daje nam go coraz więcej. To znaczy, starając się zorganizować mu życie, żeby było ciekawe, żeby było fajne dla niego, spotykamy się więcej, mimo wszystko, i staramy się spotykać częściej, niż było to wcześniej. Mamy też pretekst, mamy też możliwość ucieszenia zarówno jednej, jak i drugiej strony tym spotkaniem. Jest łatwiej. Z Frankiem jest łatwiej. To śmieszne. To jest bardzo wartościowe i bardzo mądre, że z synkiem, bo nie wszyscy Państwo może wiedzą, że tak powiedzieliśmy po imieniu, Franciszek jest twoim synkiem. Franciszek który za... Dwa latka. No, za 18 dni kończy dwa latka. I... No jestem z niego bardzo dumny, ale przede wszystkim z Pauli jestem dumny, ponieważ to ona jakby ogarnia to wszystko, z czym ja sobie nie daję rady. Co prawda nasze zawody się różnią, ponieważ ja jestem aktorem, czyli tym, co stoi po drugiej stronie i bardzo rzadko mogę opiekować się dzieckiem w momencie, kiedy jestem w pracy. Paula teoretycznie jako realizator również powinna mieć ograniczoną taką możliwość, ale jako realizator, czyli jako reżyser, jako choreograf i jako dyrektor jest bardziej elastyczna. Teraz, to znaczy ma... Znaczy dziecko rzeczywiście do tej mamy zawsze ciągnie i jest jej bliżej, a Paula już sobie w tym swoim zawodowym świecie stworzyła też taką infrastrukturę pomocy, dzięki której to ona może na przykład wyjeżdżać z nim poza Warszawę. I nawet gdyby nie było osoby, która mogłaby się Franiem opiekować, to jest w stanie w trakcie próby po prostu być z nim blisko. Franek zresztą bardzo często ogląda próby, które Paula prowadzi. I to nie tak, że jest dzieckiem niegrzecznym, tylko jeżeli rzeczywiście
przedstawienie, które próbują, Franka interesuje, to jest w stanie je obejrzeć kilkukrotnie. Od deski do deski. Kiedy nie ma widzów. Pierwszy recenzent. Kiedy nie ma widzów, tak. Często widzowie, często aktorzy w trakcie spektaklu zwracają się do niego bezpośrednio. Mm-hmm. Widziałem parę takich prób, kiedy aktorzy grali dla Frania, on wtedy siedzi, ogląda. Cała widownia jego. Jest uśmiechnięty, uwielbia te wszystkie kostiumy, uwielbia garderoby, uwielbia pracownie charakteryzacyjne. Lubi maski, lubi peruki, lubi przebywać również z tymi ludźmi, co mnie bardzo cieszy. Jest na tych ludzi otwarty, dużo podróżuje. Ciekawe, dokąd to wszystko go zaprowadzi w przyszłości. Czy tobie się pojawił taki jakiś nowy strach, gdy się pojawił Franciszek? Tak, oczywiście, aczkolwiek no, to jest taki strach, na szczęście, który ma swoje przebłyski w takich ekstremalnych momentach, bądź w momentach, kiedy jest zbyt duży spokój, jest za dużo czasu do myślenia. Zarówno tych pierwszych, jak i drugich jest niewiele. To znaczy, ekstremum pojawia się wtedy, kiedy jest jakieś niebezpieczeństwo, a staramy się zadbać o to, żebyśmy my byli bezpieczni przy nim, żeby przede wszystkim on był bezpieczny z nami. A tych sytuacji, kiedy jest za dużo czasu do myślenia, też za wiele nie takich niewygodne sytuacji pytanie nie ma. Mi się nasuwa. Dlaczego? Bo mówisz o bezpieczeństwie waszym, naszym, wszystkich. Tak. I tutaj Australia mi się kłania. I co z tym dalej robić? No nie lecimy do Australii i to jest takie krótkowzroczne, ludzkie zadbanie o bezpieczeństwo, to znaczy tu i teraz, tu nam jest dobrze, fajnie. Ale ja jestem osobą, która zgodnie z wytycznymi ONZ-u, a jestem ambasadorem tej organizacji, zgodnie z myślą działaj lokalnie, myśl globalnie. Dlatego to pytanie niewygodne się nasunęło. Tak, jestem również zdania, że to, że u nas jest wszystko w porządku na razie, naprawdę niewiele oznacza. Mhm. Także na dobrą sprawę przejmuję się wieloma rzeczami i na wiele z nich nie starczy po prostu miejsca w głowie i czasu. Ja jestem dodatkowo mężczyzną, co przypominam tutaj, co po niektórym. Więc zasady statystycznie i stereotypowo nie jestem w stanie wykonywać dwóch czynności na raz, tym bardziej jeżeli chodzi o myślenie, to znaczy jeżeli już myślę o dziecku, to myślę o dziecku, jeżeli myślę o pracy, to gdzieś tam w podświadomości zawsze Franek mi tam biega i moja rodzina, ale staram się skupić na tym co mam do załatwienia. Także trudno jest myśleć o wszystkim na raz, ale rzeczywiście w momencie, kiedy na przykład zrzucam się do podsumowania dnia na mediach społecznościowych, staram się odpowiedzieć na jakieś zapytania. Nagle się okazuje, że świat jest bezlitosny tam dookoła. I to, co się dzieje, nasuwa oczywiście refleksje. I te refleksje są... Dla mnie tutaj nie ma dyskusji. Tutaj... Znaczy, to jest dla mnie smutne, że trzeba na ten temat mówić, tak. Trzeba o tym dyskutować, że to, co się dzieje w Australii, jest wynikiem również naszego działania. To, że lasy płoną jedne, drugie, trzecie z kolei, kolejne miejsca stoją nad przepaścią katastrofy na naszej ziemi, to wszystko zależy od nas, od człowieka. I dywagacje na ten temat, czy aby przypadkiem to nie jest naturalna kolej rzeczy, albo chęć pozostawienia takiej sytuacji samej sobie, to znaczy jeden z naszych artystów wypowiedział się w mediach i powiedział, te lasy same się ugaszą, w ogóle tutaj nic nie trzeba robić. Są takie bzdury, których po prostu ja nie mogę słuchać. Dokładanie ideologii jakiejś plus mieszanie polityki do tego wszystkiego jest nie na miejscu, aczkolwiek no, byłbym niemądry i krótkowzroczny, gdybym nie zdawał sobie sprawy z tego, że polityka i pieniądz rządzą całym światem, więc trudno jest uniknąć tego typu zdań.
Moje zdanie jest proste. Jeżeli nie zaczniemy pracować nad tym, żeby świat był bezpieczniejszy i nie zaczniemy przede wszystkim pracować nad tym, żeby nasza Ziemia mogła odetchnąć dzięki człowiekowi, no to doprowadzimy ten świat do katastrofy. Koniec, kropka. To jeszcze o furiozie. Furiosity. Słów kilka, ponieważ mówiłeś, że to jedna z najważniejszych postaci, jaką zagrałeś, to właśnie postać z tego filmu. Dlaczego? Golden jest postacią, która dała mi ogromnie dużo satysfakcji. Nie oszukujmy się, przede wszystkim dlatego, że tak bardzo jest różna od tych wszystkich innych postaci, mówimy, które do tej pory kibicu, grałem. Kibolu. Tak, to jest kibic. Aczkolwiek w naszym filmie, który wyreżyserował Cyprian Oleński, nie jest najważniejsze to, gdzie ta historia się wydarza. Oczywiście tło jest ważne, to z jakiego miejsca, z jakiego grona wywodzą się bohaterowie, jest dość ważne, aczkolwiek historia jest na tyle uniwersalna, że umieszczenie w jakimkolwiek innym środowisku odniosłoby podobny, wydaje mi się, skutek. Tutaj ma to pewnego rodzaju konkretną barwę dzięki temu i konkretną temperaturę, co mi się bardzo podoba. Tam nie ma letniej historii, tam jest bardzo gorąco albo bardzo lodowato. O tyle to jest fajne. A jeżeli chodzi o samą historię, no to Szekspir wymyślił już wszystko. Znaczy jest miłość, jest zdrada, jest nienawiść i jest kara. Jest zemsta. W zasadzie to są wszystkie te słowa, które powtarzają się w literaturze od lat. Zaczynamy od literatury, ponieważ scenariusz został bardzo fajnie napisany. No i tutaj zmierzyliśmy się z nim i staraliśmy się nie schrzanić tego na etapie produkcji. Mam nadzieję, że nam się to udało. Cyprian wraz z postproducentami w tej chwili siedzi nad każdym elementem tego filmu. Bardzo się cieszę, że scenariusz świetny i żeście próbowali później nie spieprzyć. No, bo tak wiesz, jest. Wiesz dlaczego. Wiem. Wiesz, nie wiem, czy państwo wiedzą. Ale myśmy... Nie, no chodzi mi tylko o taką złotą zasadę, że jeżeli film się nie podoba szerszemu gronu odbiorców, to mówi się, że to wina scenarzysty i scenarzysta. No i reżysera, tak. I reżysera. No, później, no, później już, reżyser później. Jest później, najpierw jest scenarzysta, on obrywa. Nie, wiesz co jest tak, jest deficyt, ogromny deficyt dobrych tekstów. I o tym wiedzą wszyscy. Ja po latach pracy w moim zawodzie zdałem sobie sprawę, że najważniejsze dwie rzeczy, jakie są, jeżeli chodzi o produkcję filmu, to jest przede wszystkim scenariusz na dzień dobry, a później jest to casting. To jest też czasami tak, że aktorzy znajdują swoją drogę, kształcą się, więc w pewnym momencie, nie twierdzę, że są samowystarczalni, ale są w stanie samemu wygenerować sobie w głowie pomysł, nawet jeżeli nie został dobrze przez producenta albo dobrany reżyser, albo jeżeli reżyser niekoniecznie ma pomysł na dom. Z różnych powodów robi się filmy. Czasami tylko i wyłącznie dla pieniędzy. Naprawdę. Oczywiście wolelibyśmy tego uniknąć, ale takie są fakty. Ale wychodzą też show biznes to biznes. Całkiem niezłe perełki. Tak. Do tego to już wtedy wtedy musi się wszystko zgrać. I oprócz scenariusza i dobrego castingu niezbędny jest reżyser, ale wtedy masz rację, to są wtedy perełki. Zdarzyło mi się niestety pracować przy takich produkcjach, gdzie reżyser nie miał dla mnie czasu i wyszło z tego to, co wyszło. Ale tu przy Furiozie myślę, że wszyscy wykonali pracę domową. To po pierwsze, tutaj trzeba o tym pamiętać, pracę domową. Świetnie się do tego przygotowali. No nie jest tak, że startujesz klaps pierwszy, I dopiero zaczyna się. Nie. Każdy, kto grzebał kiedyś w historii kina światowego, wie, że największe dzieła są oczywiście od tej zasady wyjątki, które potwierdzają regułę, ale każdy wie, że za wielkimi dziełami idą ogromne przygotowania. To, ile pracy się wykona na samym początku, później rzutuje na to, jaki będzie efekt końcowy. I to jest 90% przypadków. Tak jak
taki film to jest jak wyprawa. Jeżeli wyprawy nie przygotujesz, to być może wykopyrniesz się już przy pierwszym, 10 kilometrze. Tak jest. To w lipcu Państwo będą mogli... Pod koniec lipca, myślę, że wakacje będą należały do nas. Do Furiozy. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo. To ja Ci bardzo dziękuję i serdecznie Państwa zapraszam. To mam zrobić te pompki, czy nie? A chcesz? Ale nie wiem, czy to ktoś będzie oglądał jeszcze, czy już nie. Bo mi Marcin mówił, że mam zrobić pompki. A zrób trochę pompki. Ale tutaj na A ja nie wiem, zależy jak będzie. To stolik wszystko zasłoni, wiesz? Poczekaj, nie, to będę... Pompki. Robił pompki, bo miałem zrobić pompki, bo w końcu... Ale będę musiała robić z tobą, kto więcej. 4, to jest bardzo niewygodnie, 5, ale... 678, robię na trójki, wiesz? 1326. A możecie już to do wyciszenia, co? 1338. Ściemniacie, czy nie? 1500. Ściemniacie ekran, żebym już się tak nie... Ściemnijmy ekran, 1634. To ja tyle. Takie zapytanie w godzinę. Tak, dzięki wielkie. W Sheratonie takie rzeczy. No a co? A czemu nie? W Sheratonie jest fitness, prowadziłam tu zajęcia kiedyś. Wow. A wiesz, że to mój pierwszy zawód wyuczony? Tak? Instruktor fitness? Naprawdę. Ale czaty. No. Tak. Marii, to co robimy?